dobry, cześć. Idziemy do Trinity Bow Wharf. To jest taka awangardowa dzielnica zrobiona we wschodnim Londynie. Jeszcze tam nie byłem, ale była tam moja żona, ona poszła przodem, a my teraz z Aleksem gonimy ich. Będziemy jedli tam lunch. Widzieliście niedawno film z lunchu w St. Catharina Docks. Tutaj jest link do tego filmu, więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam, bo bardzo to fajne miejsce. A teraz chodźcie z nami do Trinity Bow Wharf i zobaczycie, jak tam jest. Adios. Idziemy. Adios. Adios. Alex, ty tam byłeś, jak tam jest? Fajnie. Fajnie? I co tam jest? Restauracja, dużo pomników. Aha. No dobra. Zobaczycie zresztą zaraz sami, a teraz popatrzcie na naszą czołówkę i po czołówce już zabieramy was do Trinity Bow Wharf w Londynie, we wschodnim Londynie. Hej! Miejsce znalazła Monika, więc może niech Monika opowie, gdzie jesteśmy. Nie, to miejsce nie znalazła Monika, to miejsce znalazła moja koleżanka, która poleciła to miejsce, widziałam na Facebooku. A jesteśmy w Trinity Bow Wharf. To jest miejsce, gdzie znajduje się latarnia. Teraz już nie jest czynna, jest jako zabytek, ale w środku można jakieś tam się organizuje jakieś projekty artystyczne. Poza tym to miejsce też słynie z tego, że jest bardzo dużo budowli, konstrukcji barakowych. Z baraków metalowych są utworzone domy mieszkalne i miejsca też właśnie przeznaczone na różne właśnie projekty artystyczne. Można sobie tutaj przyjść i kreatywnie rozwijać się. A poza tym jest to miejsce cudowne, jest nad brzegiem Tamizy. Można sobie posiedzieć, podumać i w ogóle jest super. I można sobie zjeść lunch, który właśnie za jakiś czas sobie zjemy. No, stąd pływają też katamarany do centrum, także jest fajnie skomunikowane. W ciągu chyba 20 minut można się stąd przetransportować przez rzekę do centrum, do Westminsteru, wysiąść przy parlamencie, także jest to wschodni Londyn, trochę na uboczu,
Chyba jest druga strefa, nie? Czy trzecia? Nie, to jest, tu jest nasza strefa, druga strefa. To jest, Tower, to jest dzielnica Tower Hamlets. I po naszej stronie Tamizy to jest wszystko. Poza tym nie wiem, czy widać, bo tu jest słońce strasznie, ale za nami jest ta latarnia, o której wcześniej wspominałam, ale to może później ją pokażemy. Po drugiej stronie rzeki są tu Arena, gdzie odbywają się największe koncerty świata. A tutaj, tak jak już mówiłem, pływają katamarany. A jeszcze tak taka mała ciekawostka, to właśnie a propos Octu Areny, to w styczniu nasz syn będzie miał koncert. W Octu Arenie, tak. No, będzie chórkiem, tak. Ale zawsze, nie? Na tej samej scenie, co Rolling Stones. Rolling Stones, Led Zeppelin. Tak. Tam różne inne. Justin Bieber, Ariana Grande. I Alex Surbaczyński, wow. Tutaj też mamy kolejkę Emirates, która z południowego na północny brzeg Tamizy przewozi ludzi. Ja robiłem kiedyś wywiad z... Z Greenwich do Excel. A ja kiedyś robiłem wywiad w tej kolejce, także też jest to jedna z fajniejszych atrakcji turystycznych. Na Octu Arenie można przejść górą Octu Areną, to też jest jedna z płatnych atrakcji tutaj w tej części Londynu. Także łatwo tu dotrzeć, bo jak mówiłem, są katamarany z centrum. No i jest tutaj przepływa ta łódka, taksówka wodna tak zwana, tak? No to o tym mówiłem. To. Także warto tu wpaść, warto tu zamieszkać, bo troszeczkę taniej niż na Belgrawii, a jakby atrakcji jest dużo, bo jest rzeka, bo nie jest aż tak bardzo busy jak City w centrum Londynu. Także no i przede wszystkim otoczenie sztuki. Tak, jest kolorowo, fajnie, baraki są w różnych kolorach i naprawdę to bardzo ciekawie wygląda. Może to jest nowe Camden. Baraki. Zamieszkajmy tutaj. Tutaj jest podobno nawet barak Obamy. Jeszcze nie wiemy, ile to kosztuje. Może oni w ogóle czynszu nie płacą. Może nie, no płacą czynsze. Płacą. Ja nie wiem. Ale miejsce jest magiczne, także warto tu przyjść, przyjechać, wypić kawkę, pooglądać dzieła sztuki, może zapisać się na jakiś warsztat artystyczny albo przyjść na koncert, bo tu też odbywają się różne imprezy. Ja polecam. Z serca, a Piotrek? Tak jak mówiliśmy, polecasz, my jesteśmy na lunchu. Polecam. Polecam. Mamy, przynieśliśmy swój lunch, ponieważ duże kolejki są do tego. Chciałam i zawijałam sreberkę. Tak. Łyżka na to niemożliwe. Mamy też swoją kawkę gdzieś. Mamy. Bo my tak lubimy. Także jesteśmy przygotowani. No, knajpek jest tu na razie mniej niż w centrum. Dlatego warto też wyposażyć się w swoje rzeczy. A tam kubeczki są jeszcze. Ja chcę ten kubek plastikowy. Ja chcę kubeczek tam. No ja sobie z tego. Ale no tu gdzieś na razie. Kubeczek wyciągnę. Rap z falafelkami. I na koniec jeszcze tradycyjna prośba. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajki. A jeżeli coś was zainteresowało, chcielibyście wiedzieć więcej, napiszcie pytanie, napiszcie komentarz. No a przede wszystkim subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych materiałów. Nie lajkować.